No, 4-0, a być może i 5-0 za sekundkę. To bardzo, bardzo dobry wynik. Nie dali się tutaj chłopaki podejść w żadnym momencie Węgrom. No i ja mam nadzieję, że nie mówię tu na wyrost, ale że Fankaj poradzi sobie z Evilem na Kselnadze i że zobaczymy gładkie 2-0 i 5-0 na koncie naszej reprezentacji. Póki co zobaczmy, co na Kselnadze będzie się działo. Nie jest to zła mapa na pewno dla Fankaja. Na dole mamy żółtego Protosa, to oczywiście Evil, u góry Fankaj, nasz niebieski Terran. No i parę minut rozbudowy przed nami, a może nie, nawet parę minut, może zdecyduje się na jakieś proxy Evil. Zobaczymy. Jest pylon w mainie budowany, więc nie będzie proxy gate'ów granych przez Protosa. Fankaj otwiera standardowo supply depot przy command center, nie potrzeba się wallować na Protosa. No i pytanko, zobaczymy, ta mapa daje możliwość fajnego harasu Banshee. Nie wiem, co jeszcze mógłby tutaj Fankaj takiego bardziej niestandardowego zagrać poza fast expem i potem maksowaniem armii. Zobaczymy. Póki co już zwiad dokonany przez Evila, budowany w tym momencie barak przez Fankaja. Musi tutaj oczywiście pilnować tej probki, ponieważ mogłaby ona zaszkodzić w budowie tego baraku. Sprawdza, czy tutaj nie czai się jakiś, czy jakieś proxy przez Evila niezagrane. Barak w połowie ukończony, podobnież jak i Gateway. No i przed nami jeszcze 2-3 minutki, zanim gracze zaczną odkrywać karty, zanim powiedzą nam, co tutaj będzie się w tej grze działo, poza rozlewem krwi. No, jest tutaj pylon budowany. Ciekawe, co kombinuje Evil. Troszkę tak na zmyłkę mam wrażenie. Próbuje się tutaj zabudować w środku, czy o co chodzi. Skancelowano obydwa pylony. No ładnie udało się wyciągnąć tą probkę, więc próbował coś tutaj kombinować. Nie udało się. Jest asymilator budowany. Jest drugi pylon tymczasem. No i będzie za sekundkę Cybernetic Core. Tym razem już niespóźniony. Już bez problemu udało się wybudować Evilowi na czas ten budynek. Fankaj tymczasem. Pierwsi Marines już gotowi. Dostawiany kolejny supply depot. Dropowane muły w tym momencie. No i czekamy powolutku. 100 gazu już jest na koncie naszego zawodnika. Jest faktory, więc nawet jeżeli będziemy widzieli fast expa, to dopiero po wyprodukowaniu kilku innych jednostek. Cały czas tutaj jeszcze pilnuje bazy Protosa. Fankaj, jak widzimy. No, myślałem, że postanowił uratować to SCV, ale nie. Dalej dzielnie tutaj rozgląda się, kombinuje, sprawdza, patrzy. No, udało się przez przypadek przeszkodzić w postawieniu tego pylona. Dobrze, dobrze. Oby tak dalej. Jest tutaj supply depot budowany. Być może będzie chciał bunkier tu dostawić i domknąć Wallina drugim supply depotem. Faktory ukończone. Już żadnej dobudówki, co prawda, tutaj nie ma. Momentalnie starport zobaczymy. 150 minerałów. Raz, poproszę. No i pytanko, czy pojawi się tu techlab? Za sekundkę będziemy wiedzieli. Jest 50 minerałów. Nie decyduje się jeszcze na budowanie tego techlaba w Fankaj. Teraz jest ten techlab, więc tak jak tutaj skrycie liczyłem, sugerowałem, będzie najprawdopodobniej harasował Banshee swojego przeciwnika, próbując w tym momencie również zaekspować. No a Evil, widzimy, że budowany Nexus w tym momencie, pierwszy Stalker dopiero teraz się pojawił. Dwa zeloty, no i dwa dodatkowe gate'y dostawione. Warp gate powolutku jest opracowywany. Podmiana właśnie się dokonuje i za sekundkę pierwsza Banshee budowana przez Fankaja. A być może zobaczymy nawet jakiś push, połączenie tych Marines plus Banshee. No brakuje tutaj troszkę może jednostek, żeby to zrobić, ale okaże się już niebawem. Produkcja SCV cały czas trwa, tutaj nie ma już takiej dysproporcji jak w tej wcześniejszej grze, gdzie w początkowej fazie Evil miał o wiele więcej probek. 4 warp gate'y za sekundkę na koncie Protosa. Chronobusta troszkę ma,
odłożonego w tym momencie. Tu jeszcze Nexus się wybudował, więc nie wiem, na co będzie chciał używać tego chronobusta. No może w każdym razie już jednostki przywoływać. Gdzie ta Banshee? Już leci. Już jej się udało. No postanowił ją tutaj ujawnić. Funkaj. No prawie, że za darmo oddana ta Banshee. Musi uciekać, uratować tą Banshee, bo natknął się na maszerujące jednostki Protosa. No gdyby poleciał tu dookoła, było tu o wiele więcej miejsca do zaharasowania, do przeatakowania. No a tak niestety nie będzie. Chociaż zobaczmy, że jest Cloak również opracowywany, a wiadomo, że ekspujący Protoss to Robotic Facility będzie miał stosunkowo późno. Jest naprawiona ta Banshee, druga rusza do ataku. No i zobaczymy, jak sobie poradzi z tymi sklokowanymi Banshee Evil. Póki co pierwsze Robotic Facility, no właściwie powinienem powiedzieć tylko Robotic Facility, bo w zasadzie drugiego raczej bym się nie spodziewał, jest na ukończeniu. Leci tutaj pierwsza Banshee, druga od drugiej strony widzimy zalatuje, jest tutaj już Command Center gotowy, więc będzie chciał ile się uda ugrać Funkaj. Pierwsza probka ginie, druga ginie, trzecia ginie w tym momencie. Wycofywane one tutaj daleko, daleko uciekają. No, czwarta zdjęta, piąta za sekundkę padnie, jeszcze sporo energii. Szósta, no a tutaj druga wlatuje do maina w tym momencie. Jest Cloak również zagrany. Gdzie ten obserwator pierwszy? Robią się cały czas. Ta Banshee tutaj została, troszkę ją zostawił. No nie kontroluje tego wszystkiego Funkaja, ja powinien tutaj atakować proby, ile się da ich zdjąć. Jeszcze jedną da się zdjąć, teraz trzeba uciekać. Ta druga, widzę, się wycofała. No i bardzo ładnie udało się, 15 probek zostało zabitych przez Funkaja. To bardzo, bardzo dobry wynik. Zobaczmy, że no 37 ich ma w tym momencie. Czy ja dobrze liczę? Coś tutaj mi się nie zgadza. Gdzieś tutaj te straty, 15 straconych jednostek. No wychodzi na to, że jednak aż tyle probek naprodukował nam Protoss. Teraz rusza ta masa Stalkerów tutaj do ataku. Funkaj będzie miał, ma energię na drona obrony punktowej, to na pewno wzmocni jego obronę. Nie ma jeszcze siege tanków, steampunk również nie jest gotowy. Jeden bunkier tutaj zaledwie zdąży się zbudować, jeżeli Protoss dalej będzie tak parł do przodu. 73 limitu do 64. Pamiętajmy o tych Banshee. Jest tu również Raven, który może pozwolić zdjąć tego obserwatora. Powinien Funkaj sfokusować tutaj na tym obserwatorze. Jest dron obrony punktowej zagrany, więc teraz powinien atakować. Przegania te jednostki, no sklokowane te Banshee w tym momencie, przegania te jednostki Evila. No i bardzo ładnie udało się tutaj to wybronić. Co prawda, no dron obrony punktowej mógł tutaj się przydać, mógł więcej zdziałać, ale myślę, że bardzo, bardzo dobrze to wszystko wyszło. Steampunk w tym czasie już się opracował. Factory posiada tutaj reaktor, nie wiem czy tu zaraz switcha nie zobaczymy, chociaż są jeszcze aż dwie Banshee produkowane, aż trzy Banshee, czyli mass Banshee gra nam tutaj Funka i samych Marines w zasadzie bez upgrade'u ma tutaj do obrony. No jest ten dron obrony punktowej w dalszym ciągu, teraz momentalnie zdjęty. Banshee walczą tutaj, aż trzy je posiada Funka i w tym momencie cały czas puszuje mocno tutaj. No powinien targetować te obserwatory. Jeden ginie, jeszcze tego jednego wystarczy zdjąć. No nie, jeszcze jednego obserwatora ma tutaj Evil. Teraz czas wycofać te jednostki. Jest tutaj jeden bunkier, może schować te jednostki. Jedna Banshee najprawdopodobniej została zestrzelona. No i puszuje cały czas mocno tymi Stalkerami Evil. Banshee próbują tutaj walczyć. Nie ma Ravena, również został gdzieś tutaj w natłoku walk zestrzelony. Czy Banshee dadzą radę? Ten bunkier w tym momencie zniszczony. 56 limitów zaledwie Funkaja do 83. No, czas by podnieść ten command center. Co tutaj się dzieje? Nic się nie dzieje, nie ma harasu. Protoss stawia swoją bazę. Czyżbyśmy mieli zobaczyć 1 do 1? No, good game pisze Funkaj i będziemy mieli w takim razie trzecią grę w tym meczu. Nie, jeszcze nie poddaje Funkaj.
Jeszcze wycofuję się, ale mam wrażenie, że to już dużo nie zmieni. Zobaczymy, czy uda się tutaj cokolwiek wybronić. No, Evil ładnie tutaj mikruje, nie można mu tego odmówić. Wycofuje te poranione stalkery. No a Fankai walczy jak może. Zrzucił tutaj sporo mułów. Próbuje odbudowywać bunkry, no ale nie ma wystarczającej obrony. Tu brakuje siege tanków, brakuje jakiejś mocniejszej defensywy. No i niestety koniec, myślę, tej gry. No ciężko tutaj myśleć o wybronieniu, szczególnie jak Protoss trzecią bazę już uruchamia powolutku. Nie poddaje się Fankai, za to duży szacunek dla niego. Walczy do końca, mimo że już good game napisał. Przegania cały czas te jednostki. No, Evil gra źle, fokusując, wydaje mi się, cały czas tych Marines, dzięki czemu Banshee zadają naprawdę dużo, dużo obrażeń. Co prawda 18 CV zaledwie pozostało naszemu zawodnikowi. No i zobaczymy, czy coś dalej będzie chciał tutaj zagrać, czy coś dalej tutaj ugra. Tak naprawdę mógłby pokusić się o dalszy push, o dalszy atak, albo naprawić te Banshee w tym momencie. Maszerują tutaj SCV, które naprawią te jednostki najprawdopodobniej. Odlatuje tutaj tym swoim faktory Fankai. Dalej pushuje, nie poddaje się. No ta liczba stalkerów nie jest wcale taka duża. Pojawiają się pojedyncze zeloty, które tutaj będą walczyły z tymi Marines, których posiada tutaj Fankai. No powinien sfokusować tych zelotów, żeby pomóc Marines. Teraz dopiero pomyślał, fokusuje Evil te Banshee. No ma 700 minerałów w tym momencie na swoim koncie. Fankai wpada tutaj w wydobycie, niszczy sporo probek. No jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak to dalej się potoczy. 5 stalkerów tutaj walczy. Nie poddaje się Fankai. Sporo Marines tutaj jeszcze dosłał. Zdjęty w tym momencie Robotic Facility. No cóż, jeszcze chwilę temu wyglądało to bardzo, bardzo źle. Teraz rozstrzeliwany Nexus przez Fankaja. No bardzo interesująca gra nam się tutaj zrobiła, musicie przyznać. No teraz zebrał do kupy jakąś większą armię w końcu Evil. Próbuje tutaj walczyć jak tylko się da. Jest cały czas ten obserwator. No i... to jest największy problem niestety tego, co tutaj się działo. Ojejku, no zdjęty w tym momencie pylon, tylko 3 działające warpgate'y. Fankai nie poddaje się, cały czas tutaj puszuje. No jest zdjęta w tym momencie ostatnia Banshee, pozostała tutaj Fankajowi. Sick game, no chora gra. Nie wiem, co tutaj powiedzieć tak naprawdę, jak to się stało. No na pewno gdzieś przegapił Evil swój moment, swoje okno, kiedy miał druzgocącą przewagę. Widzimy, że Fankai no cały czas tutaj się nie poddaje, steamuje tych swoich Marines. Zdjąć ten jeden pylon, panie Fankai, i mamy z głowy no większość tego, co tutaj się dzieje. Good game, pisze Evil. Fankai wygrywa 2-0, Polska wygrywa 5-0. Brawo, brawo nasi, gratulujemy, super gry. No cóż, żeby nie tracić tego ducha, posłuchajmy może jeszcze raz, a może i nie chce się to gdzieś